Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś zastanowimy się nad tym, czy jesteśmy zupełnie bezradni w starciu z gigantami cyfrowymi i czy w ogóle dochodzenie swoich praw, na przykład u Facebooka czy jakichś innych gigantów cyfrowych, to jest porywanie się z motyką na słońce. Czy mamy szansę coś ugrać i zawalczyć o swoje prawa? A o tym porozmawiam dzisiaj z dr Igą Małobędzką-Szwast z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Igo. Cześć Justyna. Pierwsza moja myśl związana z aktywnością na Facebooku czy innej platformie cyfrowej jest związana z tym, że tam jest bardzo dużo regulaminów i różnych obwarowań prawnych, które muszę podpisać i na które muszę się zgodzić, żeby funkcjonować na tej platformie, czy żeby korzystać z jej użyteczności. I czy ja w ogóle mam tutaj jako użytkownik coś do powiedzenia? Czy jest przestrzeń na to, żeby negocjować na przykład z Facebookiem czy Googlem jakiekolwiek zapisy? Czy rzeczywiście sytuacja jest zero-jedynkowa? Jeżeli chcesz, to zgódź się na te wszystkie postulaty, a wówczas będziesz mógł korzystać z naszych usług, a jeżeli coś Ci nie pasuje, to trudno, po prostu nie będziesz korzystał. To jest ciężkie pytanie, ponieważ oczywiście tutaj słusznie zauważyłaś, że te wszystkie platformy działają na zasadzie takiej: bierzesz wszystko, użytkowniku mój drogi, albo nie bierzesz w ogóle tej platformy, więc z niej nie skorzystasz. Po angielsku mówimy o tych umowach typu take it or leave it, tak? Albo bierzesz wszystko, albo decydujesz się na nie korzystanie z platform. No i niestety tak wygląda to w większości platform internetowych, również w przypadku Facebooka, ale również w przypadku różnych usług Google, czy to poczty elektronicznej, czy nawet popularnie używanej wyszukiwarki internetowej. I niestety, tutaj mam złe wieści, no że niestety my nie jesteśmy jako użytkownicy, nie mamy takich możliwości, by w jakikolwiek sposób negocjować te regulaminy, czy polityki prywatności, czy inne zasady, na które się godzimy. Więc albo bierzemy wszystko i przystępujemy do całego pakietu regulaminów i, no i innych zasad korzystania z danej platformy, albo w ogóle z niej nie korzystamy. Tutaj, jeżeli chodzi o Facebook, nie ma takiej możliwości, ale niektóre platformy, na przykład poczta Google'a, no, oferuje płatną wersję swoich usług, która jest bardziej przyjazna, tak, dla prywatności, no i tutaj te regulaminy czy umowy są dla takiego użytkownika względniejsze, tak, lepsze. No ale tak jak mówię, to są raczej wyjątki, to są platformy, za które użytkownicy ewentualnie musieliby zapłacić. No więc odpowiadając na Twoje pytanie, no w przypadku no właśnie tych platform typu Facebook, typu Google, jeżeli no nie oferują tych płatnych możliwości korzystania z platformy, no to niestety albo korzystamy, albo nie korzystamy. No a jeśli chodzi o tę zapłatę, bo mówisz, że my możemy zapłacić, żeby mieć lepszą wersję, czy też jakąś taką wersję premium, która będzie dla nas korzystniejsza albo nas lepiej strzegła, ale z drugiej strony to rozumiem, że my też płacimy tej platformie w pewien taki w cudzysłowie sposób, dając nasze dane za to, że w ogóle możemy korzystać z jej usług. Dokładnie tak, więc jakby tutaj oczywiście te dane są taką walutą, którą my płacimy, tak, za korzystanie z tych usług, ale wiadomo, że tutaj no, różna jest wrażliwość konsumentów na prywatność, na kwestie prywatności, więc niektórzy konsumenci, dla których prywatność może nie być tak istotna, no, mogą jak najbardziej korzystać z tych wersji podstawowych, w przypadku których no właśnie walutą za korzystanie z tychże usług, tak, mediów społecznych, poczty elektronicznej, wyszukiwarki, będą nasze dane osobowe, no ale dla użytkowników, dla których ta prywatność może być istotna, no to tacy użytkownicy mogą zdecydować się na korzystanie z tych płatnych wersji. Tutaj oczywiście też istotne to, co zauważyłaś, tak, te, że dane są naszą walutą i to zauważa też Komisja Europejska i Unia Europejska w ramach pakietu tak nowych regulacji, w ramach nowego ładu dla konsumentów. Tam wprost mowa jest o tym, że usługi, za które konsument płaci danymi, tak, oczywiście tutaj w cudzysłowie płaci, będą podlegały właśnie regulacjom prawa konsumenckiego, tak, a wcześniej znajdowało się to w takiej troszeczkę szarej strefie. Tak, a czy to ma coś wspólnego z RODO, jeśli myślę o takim prostym skojarzeniu na poziomie takiego zwykłego użytkownika Facebooka, czy to znaczy, że Facebook lub inna platforma, która dostaje moje dane w pakiecie, musi przestrzegać tych zasad obracania i administrowania moimi danymi, jak wszystkie inne portale, które działają w Polsce?
Tak, dokładnie tak. Czyli tutaj w przypadku tych portali społecznościowych i innych platform internetowych, tu mamy do czynienia z taką sytuacją, w której prawo ochrony konsumentów i prawo ochrony danych osobowych no, zachodzą na siebie i jakby razem mają temu konsumentowi stworzyć takie przyjazne warunki korzystania z tych platform. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się dokładnie tym zasadom korzystania z Facebooka czy politykom prywatności takich portali, no to oczywiście można tutaj mieć wiele do życzenia pozostawiają, tak ujmę to eufemistycznie, ponieważ oczywiście wszystkie te platformy są jak najbardziej zobowiązane do przestrzegania RODO, tak jak każdy inny podmiot, który przetwarza nasze dane osobowe. Natomiast tutaj pojawia się problem, że często podstawą prawną do przetwarzania danych w ramach takich platform no jest albo umowa, albo nasza zgoda. I tutaj, jak pokazują postępowania, które toczą się w różnych państwach członkowskich, no pokazują, że te polityki prywatności, tak te zasady ochrony danych tych platform, no właśnie niekoniecznie są zgodne z RODO i dochodzi tu do pewnych nadużyć ze strony platform. Ale tu oczywiście potrzeba działania ze strony no właśnie organów ochrony konkurencji czy organów nadzorczych, tak, czyli organów ochrony danych. No to dopytam Cię o te nadużycia, bo to jest chyba coś, z czym myślę nie mamy do czynienia w codziennym funkcjonowaniu, aż usłyszymy w telewizji, że był jakiś wyrok Trybunału Sprawiedliwości, na przykład Schremsa, dotyczący tych nadużyć. W jaki sposób te platformy, czy też te media społecznościowe, na których jesteśmy aktywni, mogą nam zrobić krzywdę? Co się złego może wydarzyć z naszymi danymi, czy też z naszą aktywnością tam, co być może umyka naszej takiej powszechnej świadomości? Tutaj bardzo istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, w ramach takich platform możemy wyróżnić dane, które my sami przekazujemy i świadomie na przykład umieszczamy na Facebooku jakieś informacje na nasz temat, czy korzystamy z tego narzędzia w określony sposób, powiedzmy lajkując, tak, czy czytając jakieś informacje, tak, czy jakieś newsy, czy cokolwiek innego. Więc są takie dane, które my sami tworzymy na tej platformie, ale są też dane, które na przykład Facebook będzie zbierał, ale z aktywności na innych stronach internetowych i na przykład będzie je łączył z innymi danymi, nie wiem, z WhatsAppa, z Instagrama. Pamiętajmy, że właśnie Facebook akurat jest również właścicielem Instagrama i WhatsAppa. No i tutaj pojawia się problem, bo mamy dane, które, co do których jesteśmy świadomi, że Facebook zbiera, bo przecież sami je tam umieściliśmy, ale są też takie dane, których nie jesteśmy świadomi, że Facebook zbiera, no a przez to także godząc się na warunki korzystania z Facebooka, też godzimy się na to, żeby Facebook zainstalował nam znane na pewno Państwu ciasteczko, tak? No i to ciasteczko z nami podróżuje po różnych stronach, na których znajduje się interfejs Facebooka, czyli innymi słowy taka ikonka lubię to albo opublikuj na Facebooku. Jeżeli na takiej stronie znajduje się taki interfejs, no to automatycznie też zbierają o nas, Facebook zbiera o nas takie dane z innych stron, co oczywiście nie jest takie oczywiste, prawda, no bo jeżeli wchodzimy na inną stronę, to oczekiwalibyśmy, że no tam nikt nas nie śledzi, a jednak śledzi, tak, i właśnie jest to na przykład Facebook, ale również inne platformy, które oferują taki interfejs, na przykład, nie wiem, LinkedIn, tak, albo Twitter. Działa to na podobnej zasadzie. No i tutaj oczywiście nie mamy świadomości o tym, że tak są zbierane nasze dane, a druga rzecz, że nie mamy też świadomości, jak są wykorzystywane, tak? No i do czego są wykorzystywane? No takie dane są wykorzystywane przede wszystkim do reklam, bo głównym źródłem dochodu platform internetowych są właśnie reklamy. Na pewno tutaj nie zaskoczę Państwu, że wszystko, co się wyświetla na Facebooku, no między różnymi postami naszych znajomych czy stron, które śledzimy, są reklamy, tak? No, które jednak dopasowane są do naszych preferencji, do naszych potrzeb aktualnych. No i skąd to Facebook wie? No wie to stąd, no właśnie z naszej działalności w sieci. Nie tylko tej działalności, której jesteśmy świadomi, czyli tej naszej działalności na Facebooku, ale również poza Facebookiem, przez te właśnie śledzące nas ciasteczka Facebooka. No i tutaj oczywiście, jak klikamy w taką reklamę, no to jest dla Facebooka oczywiście korzyść, zysk materialny już, tak, ponieważ na tym Facebook zarabia. Ale oczywiście tutaj nikt nie ma świadomości, oczywiście akceptujemy te wszystkie regulaminy polityki prywatności,
ale taki szary konsument, przeciętny konsument nie ma bladego pojęcia, że rzeczywiście te dane są w taki sposób wykorzystywane i w takim zakresie. Więc jakby tutaj na tym ten wyzysk polega. Taki ten wyzysk niematerialny, bo nie dotyka nas, nie tracimy pieniędzy w tym sensie, ale i stąd może dużo osób tego nie odczuwa, nie widzi tego wyzysku. Ale ten wyzysk właśnie polega na wykorzystywaniu naszych danych i manipulowaniu nami poprzez wyświetlanie nam reklam, które mają nas skłonić do zakupu określonych produktów. Czyli wszystko wskazuje na to, że jednak pomimo naszego wewnętrznego oporu te wszystkie zapisy małym druczkiem należy czytać i należy zapoznawać się z nimi bardzo szczegółowo, bo tam właśnie siedzi całe wyjaśnienie tego, kto zbiera nasze dane, co się z nimi dalej będzie działo. No ale nawet jeśli wyczytamy w tych regulaminach jakieś niepokojące zapisy, to czy w ogóle możemy cokolwiek z tym zrobić? Czy jest jakaś ścieżka zgłaszania tego i czy powinniśmy faktycznie próbować działać, żeby chronić nasze prawa? No właśnie, teraz pytanie, no bo oczywiście, tak jak powiedziałam na wstępie, to wszystkie regulaminy polityki działają na zasadzie take it or leave it, tak? Że albo z niej korzystamy, albo nie korzystamy. I tutaj oczywiście pojawia się problem, no bo to są pewne takie umowy, regulaminy, które są stworzone jednostronnie przez te platformy i nie mamy wpływu, tak żadnego wpływu na to, jak one wyglądają, nie mamy możliwości ich negocjowania. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy dany podmiot, czy rzeczywiście musimy z niego korzystać, tak jako ci konsumenci, tak? No bo oczywiście tutaj można się zastanawiać, no bo czy mamy też swobodę umów, no i możemy się godzić na różne rzeczy. Ale tutaj oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób te informacje są nam przekazywane jako konsumentom, czy nie wprowadzają nas w błąd. Tak? I tutaj pojawia się problem, ponieważ to, o czym mówisz, czyli te regulaminy dobrym druczkiem, to one często właśnie manipulują naszymi wyborami, manipulują tym, jak odczytujemy pewne rzeczy, więc nie wszystko dla przeciętnego konsumenta, co zawarte jest w tych regulaminach, jest dla konsumenta jasne i oczywiste. Jak się przyjrzeć tym regulaminom, powiem szczerze tak, ja je analizowałam na potrzeby swojej pracy naukowej. I to powiem szczerze, że to jest zadanie bardzo karkołomne, bo jeżeli ktoś chciałby się na tym naprawdę na serio zająć, to jeden regulamin odsyła do drugiego, trzeciego, czwartego, jest tak zwana baba w babie, żeby rzeczywiście dotrzeć do sedna i tego, co się dzieje z naszymi danymi, to musimy naprawdę przejść przez taką, nazwijmy to, ścieżkę zdrowia, na którą oczywiście przeciętny konsument nie ma siły, nie ma środków, no i też nie ma wiedzy, żeby taką analizę przeprowadzić. No i w takim razie, tak jak mówisz, co teraz, co możemy zrobić? Jak pokazuje właśnie sprawa Schrems, czyli Schrems 1 i Schrems 2 w ostatnim czasie, no są pewne mechanizmy, które mogą pozwolić takim konsumentom na wzruszenie pewnych postanowień takich regulaminów, czy właśnie innych tak postanowień polityki prywatności. Bo tutaj konsument oczywiście może z jednej strony zwrócić się do organów ochrony danych, jeżeli widzi w tym zakresie jakieś zagrożenie dla ochrony swoich danych osobowych, albo zwrócić się do organów ochrony konkurencji i konsumentów, no jeżeli twierdzi tak, że tutaj jego jakieś prawo konsumenckie jest naruszane, no w tym przypadku najbardziej oczywistym takim naruszeniem wydaje się właśnie wprowadzanie konsumenta w błąd, bo nie zawsze jest jasne i nie zawsze to jest sposób przejrzysty dla tego przeciętnego konsumenta, że w taki, a nie inny sposób jego dane będą wykorzystywane, czy inne postanowienia mogą mu też narzucać pewne, inne postanowienia mogą mu narzucać pewne zachowania, tak, czy pewne obowiązki, których nie jest świadomy. A czy są jakieś dobre praktyki? Komuś udało się na przykład ustalić czy wyegzekwować coś od Facebooka? Pamiętam, że te sprawy, o których mówisz, rozmawiałam o nich kiedyś z Joanną Mazur u nas w audycji o sprawach Maxa Schremsa i ono, ile pamiętam, sądził się z Facebookiem o to, że Facebook przekazuje jego dane osobowe z Irlandii, czyli z Europy do Stanów Zjednoczonych i robi to bezwiednie. A czy jakieś inne sprawy zostały zwieńczone podobnym, porównywalnym sukcesem do tej sprawy Schremsa? Tutaj, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych, o takich sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości, to nie słyszałam, natomiast jest sporo spraw na gruncie prawa krajowego różnych państw członkowskich i tutaj oczywiście też ciężko powiedzieć, tak, bo oczywiście często te sprawy postępowania przed trybunałami, sądami i przed organami państw członkowskich są wszczynane z urzędu, ale ze względu na skargi, tak, które docierają do danego urzędu, czy też już
później sądu. I oczywiście tutaj mamy takich parę sukcesów, bo na przykład możemy powiedzieć o sprawie Facebooka, która też bardzo ciekawie była rozpatrywana przez niemiecki urząd antymonopolowy. I tu była też, tam też pojawiły się no właśnie skargi ze strony podmiotów danych i też kontrahentów Facebooka. Natomiast tutaj jakby całe postępowanie toczyło się z urzędu. No i do czego tutaj zmierzam? Tutaj w tym przypadku Bundeskartellamt, czyli niemiecki urząd antymonopolowy, i stwierdził, że no pewne warunki Facebooka i polityki prywatności, które naruszają przepisy RODO, w tym sensie no właśnie, że pozwalają Facebookowi na zbieranie danych na nasz temat z różnych innych stron internetowych i łączenie ich z danymi, które Facebook posiada z naszej działalności na Facebooku, tworzenie pewnych profili i wykorzystywanie ich we własnych celach, no narusza, przez to, że narusza prawo ochrony danych osobowych, narusza również prawo konkurencji, no a w tym sensie, że narzuca nam nieuczciwe warunki handlowe, tak tutaj to nazywa się właśnie według nomenklatury wynikającej no właśnie z prawa konkurencji. No i w tym sensie w wyniku tej decyzji, tak to oczywiście jest ciąg dalszy, bo sprawa też się wciąż toczy, będzie rozpatrywana przez sąd w Düsseldorfie. Natomiast jakby w wyniku tej decyzji Facebook został zobowiązany do tego, by zmienić swoje regulaminy w stosunku do osób przebywających na terenie Niemiec, bo to też jest niestety wąski zakres tej decyzji. I Facebook został zobowiązany do tego, by nie przeprowadzać, tak, nie łączyć tych różnych danych w profile poszczególnych osób, tak, z różnych stron i ze strony Facebooka. A więc tutaj mamy taki sukces, ponieważ przynajmniej w jednym kraju no Facebook został zobowiązany do tego, żeby zaprzestać takiej praktyki. No a na przykład kolejny przykład to ostatnio, nie wiem czy słyszałaś, była głośna decyzja francuskiego organu nadzorczego, czyli organu ochrony konkurencji, no, który nałożył bardzo wysokie kary na Google i na Amazon dotyczące właśnie owych ciasteczek, o których już wspominałam. Tak więc tutaj kazał im właśnie zaprzestać tak stosowania ciasteczek w sposób niezgodny i w sposób nieklarowny, nieprzejrzysty dla użytkowników. Więc tutaj nie ma takich spraw, bym powiedziała, które są tak ewidentnie ze skargi konkretnego podmiotu, jak w przypadku Maxa Schremsa. Natomiast wszystkie te sprawy, które się toczą, które się zakończyły, no mają, no wynikają też właśnie ze skarg osób, których dane dotyczą, tak? Czyli nas, konsumentów, podmiotów danych. Czyli nie jesteśmy zupełnie bezradni. Jakby tak wsłuchać się w to, co mówisz, to oczywiście z perspektywy tego przeciętnego użytkownika, który nie do końca jest świadom tych procesów, to rzeczywiście odległy jest ten Trybunał Sprawiedliwości, ale jakbyśmy tak zebrały całość wskazówek i rad, które wynikają z naszej dzisiejszej rozmowy, to po pierwsze należy czytać regulaminy i szczególnie zapisy drobnym druczkiem, żebyśmy później nie zdziwili się, co się dzieje z naszymi danymi i też co jest zbierane i w jakim celu i jak to może wpływać na przykład informacje innych portali społecznościowych o nas. Po drugie, no bardzo ostrożnie chyba szafować tymi danymi, jeśli można tak powiedzieć, bo skoro one ciągną się za nami wraz z tymi ciasteczkami po różnych portalach, profilach i stronach w internecie, to okazuje się, że nagle ta wiedza może stać się całkiem powszechna, chociaż była zostawiona tylko wybranym znajomym na wybranym kanale komunikacyjnym. No a w razie, gdyby to wszystko nam nie wystarczyło, to wskazałaś przynajmniej dwie ścieżki dochodzenia swoich roszczeń, praw, czy też pomysły na to, gdzie można interpelować i zgłaszać się, gdybyśmy mieli przekonanie, że coś z tymi naszymi danymi zostało zrobione nie tak albo wbrew obowiązującemu prawu. No a w ostateczności możemy zawsze myśleć o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to chyba trzeba mieć takie zaplecze prawników i pomocy, jak w przypadku Maxa Schremsa. Igo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za tę garść takich praktycznych wskazówek, które nam przekazałaś, co do tego, jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, które dotyczą naszej działalności w sieci. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do kolejnych wyroków, do kolejnych spraw, które na pewno wzmocnią nas w tym przekonaniu, że jako konsumenci mamy coś do powiedzenia, mimo że potentaci i giganci cyfrowi są wielcy, to jednak to nasze dane są w ich rękach. Naszym gościem była dzisiaj dr Iga Małobędzka-Szwast z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Tu Kampus.